Przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnego punktu. To jest podjęcie uchwały w sprawie zadania powierzonego w 2013 roku w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych. To jest, drodzy Państwo, od razu tutaj otrzymaliście autopoprawkę, czyli że to zadanie, które proponujemy nazwać dofinansowanie przebudowy ulic Poleckiej i Poleckiej Gorzkiej. Chodzi, drodzy Państwo, o to, że środki finansowe, którymi dysponujemy w zakresie inwestycyjnym w tym roku, umożliwiają nam m.in. sfinansowanie tego zadania. Jest to o tyle istotne, że środki udało się uzyskać z budżetu miasta na ulicę Narciarską. No i żeby zamknąć pewne kwestie, pewne fragmenty, finansować ich całą przebudowę, no to niezbędne jest zabezpieczenie takich środków z naszego budżetu. Ja przypomnę, że było takie zadanie na liście zadań powierzonych, które myśmy zapisali tam wtedy dofinansowanie dokumentacji na szerszy zakres, dotyczyło to na Chiarskiej, Kawacznej, Dolnomyńskiej i Poleckiej, które zabezpieczyli, że zapisaliśmy to zadanie właśnie po to, aby sięgnąć po nim, jeżeli będzie konieczność dofinansowania tego zadania, które jest finansowane z budżetu miasta. No i taka okoliczność się pojawiła, w związku z tym jako zarząd proponujemy przeznaczyć na to zadanie tyle środków, tak aby ta inwestycja, która została w Starych Krzyżynach, mogła być jak najszybciej zakończona. Myślę, że to wiadomo, że to jest też perspektywa kilku lat, bo środki finansowe w budżecie są ograniczone. Wiemy, że na kolejne lata najprawdopodobniej z tego wspomnienia już około 1 000 000 złotych na każdy rok. Trafiłoby to oczywiście nie zaspokaja wszystkich potrzeb w tym zakresie, jeżeli chodzi o te inwestycje. Natomiast warto było, żebyśmy się tutaj jako dzielnica dołożyli. No i stąd też, drodzy Państwo, taka propozycja zarządu. Otwieram, drodzy Państwo, dyskusję. Czy komisja opiniowała, komisja gospodarowa nie opiniowała? Tak, opiniowaliśmy pozytywnie. Dziękuję bardzo. Pani Ania Mota, proszę. Ja chciałam bardzo podziękować za rządowi za zrozumienie i chciałam powiedzieć, że to są jedyne plany, które nie straciły ważności za ulicę Poleską. Na ulicę Tabaczną, Dolną, Dolnomyńską niestety. Na części ulicy w Sumie jeszcze nie ma planów, a na pozostałą część ulicy niestety plany przeszły w zeszłym roku ważność. Z uwagi na to, że ta kanalizacja wpada z budżetu w roku 2011. Także serdecznie dziękuję za to, że uda się uratować przebudowę ulicy Poleckiej wraz z tą Polecką Morską. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Druga. Nie widzę, drodzy Państwo, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za tą uchwałą wraz z autorem prawą zarządu? Proszę podnieść. 19 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie